świata mafii i na Karolu. Którą poprowadzą dla Was Emilia Alberska i Szymon Matejek. I przechodząc od razu do pierwszego pytania od nas. Skąd w ogóle pomysł na motyw mafii? Najpierw się przedstawią wszyscy aktorzy. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale dobra. Ale bez barwy, bo powiem mafii. Kasper Krause jako kameraman. Milena Małota jako prezenterka. Igor Szulcza jako dziecko zdalne. Wiktor Glitz jako ojciec dziecko zdalne. Wojtek Sobota jako policjant. Martyna Kędryna jako prawnik. Elena Malina jako prawnik mafii. Anna Migdow jako ława przysięgły. Borys Kunowski jako policjant. Wójcie Santu jako ława przysięgły. Santu. Zuzia Górska jako policjant. Dorota Dobra jako komendant. Ewelina Grada jako sędzina. Karol Czeski jako mafia. Małgorzata Polon jako mafia. Max Kowanek jako członek mafii. Martyna Dzieliszewska jako mama mafii. Marysia Gogola jako tło. Można być no w sumie tak samo. Agata Piechaczek, no też. Sonia Dobrzeńska jako tło. No to ja powtórzę jeszcze raz moje pytanie. Skąd pomysł na motyw mafii? W dużym skrócie to wszystko się zaczęło od pięknego pewnego poniedziałku, jak na włoskim sobie robiłam porządek na kejsie i znalazłam bilet z włoskiej sztuki mojej znajomej, nie z włoskiej hiszpańskiej, z sztuki mojej znajomej. No i tak sobie pomyślałam, że fajnie by coś takiego wystawić tylko, że po włosku, ale jako, że akurat wtedy robiliśmy prezentację o Włochach, to było coś z mafią, no to tak się to złożyło. W dużym skrócie. Dlaczego zdecydowaliście się na wybór języka angielskiego i włoskiego? No właśnie dlatego, że to są Włochy, chcieliśmy fajnie oddać taki klimat trochę. Chcieliśmy też pokazać taki w pewien sposób barierę językową oraz no, to jest takie trochę wyzwanie dla nas było, żeby jednak nauczyć się tych wszystkich kwestii i w miarę to rozumieć. I też chciałam tutaj z góry podziękować, w sensie nie, że z góry ogólnie podziękować bardzo głównie Alanowi Kasperkowi oraz Lenie Malinie, ponieważ oni nawet na włoski nie chodzą, więc dla nich było zupełnie coś nowego. No to ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z obsady umie mówić płynnie po włosku? Jeśli nie, to kto napisał wam scenariusz i albo przetłumaczył go? O tak. Cały scenariusz napisałam ja oraz ja go przetłumaczyłam, mimo że nie mówię pewnie po włosku. Aczkolwiek jedynie poprosiłam naszą panią profesor z włoskiego, panią Magdalenę Wychowałek, o poprawienie jakichś błędów, na przykład jak osoba była źle napisana, miało być wy, a było ty, coś w tym stylu. To myślę, że wielkie brawa za to, bo to jest bardzo ciekawe. Chcieliśmy, żeby to była komedia, więc wiedzieliśmy,
liczymy, że makaron, bo jednak Włochy słyną z makaronu, będzie dobrą opcją, no i może się po prostu z tego pośmiec. No w ogóle sam pomysł na nazwę spektaklu będę. Bardzo pięknie i uważam, że dobrze zrobiliście, prosząc panią profesor Wychowałek, żeby wam pomogła sprawdzić poprawność tego, co napisaliście i co mówiliście. Moje pytanie, czy w tej prezentacji słowo bieżące, na przykład przez EZ, było zamierzone w języku polskim? Nie znając w ogóle, ale myślę, że mogę odpowiedzieć, młodzież inspirowała się futurystami. Było to słowo, bo ja jestem ciekawy, jak miseczkować jest to. Nie wiem.
jeszcze jakieś pytania? Zatem dziękujemy i zapraszamy ponownie.